Jak to nikogo nie ma w domu? Mamo Świnko, Peppa, George, gdzie jesteście? Ja muszę się umyć, jestem cały brudny od tych skakań w tych kałużach. Czy ktoś tu jest w domu? Otwórzcie mi drzwi. Otwórzcie! Faktycznie chyba nikogo nie ma w domu. To gdzie ja mam się teraz umyć? Muszę pomyśleć, może do Mini pójdę, albo do Smurfów. Poszukam. Gdzie to mi... To ta świnka brudny. Nie śmiej się tak ze mnie, okej? Okay? Proszę się tak ze mnie nie śmiać. To ta świnka brudny. Wreszcie dotarłem do tego domku, Mini. Może jest w domu, mam nadzieję. Mini, otwieraj. Tu tata świnka. Mini, otwieraj. Co, jej też nie ma w domu? Mini. Oj, tato świnko, co się z tobą stało? Ty jesteś taki brudny cały i z tej strony, i z tej... No wiesz, bo my jesteśmy świnki i lubimy skakać w kałużach. No, dlaczego przyszedłeś w ogóle tutaj do mnie taki brudny? Nie mogłeś się pierw umyć? No bo mam problem, w domku u mnie nikogo nie ma. I właśnie tak sobie myślałem, że przyjdę do ciebie się umyć. No wiesz, no dobrze, wyjątkowo ci pozwalam. To chodź, zapraszam cię do środka. Dobrze, tato świnko, możesz spróbować wejść do tej wajny. Ale ja nie wiem, czy ci się uda, bo ty masz gruby brzuszek. No już przestańcie z tym moim grubym brzuszkiem. On nie jest wcale taki duży. Zaraz udowodnię i wejdę do tej twojej wanny. Ja nie wiem, tato świnko, czy ci się w ogóle to uda, no bo ledwo co się mieścisz. No już, mamo świnko, trochę prywatności, chciałbym się umyć. Dobrze, to ja już sobie pójdę. Naprawdę tu jest mało miejsca. Nie wiem, jak to mi się uda. No ale jakoś muszę się umyć. Jakoś daję radę. Jakoś się myję. Jakoś mi się udaje umyć. No muszę dalej się myć, dalej. No, i umyłem się. I jestem czyściutki. Kto by pomyślał, że z moim grubym brzuszkiem się bym zmieścił do tej wanny. O, faktycznie udało ci się. To jak, zostaniesz jeszcze na herbatkę? Nie, ja muszę się spieszyć do domku, do mojej rodzinki. No dobrze, tato świnko, to żegnam cię, do następnego razu. Dobrze, papa. Dobrze, to ja bardzo dziękuję, Mini, i do następnego razu. Oj, ten tata świnka. Co, już nie jest ci do śmiechu, prawda? Już nie jest ci do śmiechu. Banana! Oj, wreszcie w domku, mamo świnko. Gdzieś ty był, tato świnko, gdzieś ty był? Ach, wiesz co, byłem dzisiaj, skakałem w kałuży i chciałem przyjść do domku, ale nikogo nie było, to poszedłem do Mini, po drodze spotkałem Minionka, on się ze mnie śmiał, poszedłem do Mini, się umyłem tam. Tato świnko, wiesz co ci powiem, nie interesują mnie te twoje historie, po prostu za dużo filmów oglądasz. Mamo świnko... Och, ja jestem zmęczony. Och, jak to się mówi, nareszcie w domku i na fotelku. Och.